pamiętacie, jak niedługo po planowanej premierze Half-Life'a 2 jakiś typ włamał się na serwery Valve, wykradł kod źródłowy gry i wrzucił go do internetu? Zagrajnik TV. Mieliście kiedyś taki tydzień? Ostatnie kilka dni nie było zbyt dobre ani dla mnie, ani dla Valve. Tak, kod źródłowy, który pojawił się w internecie, to w rzeczywistości kod źródłowy Half-Life'a 2. Taką wiadomość Gabe'a Newella mogli przeczytać wszyscy, którzy 2 października 2003 roku odwiedzili oficjalną stronę Half-Life'a 2. Tym samym to, o czym internauci z całego świata spekulowali już od kilkunastu godzin, okazało się być faktem. Faktem. Okazała się być najbardziej zuchwała kradzież w całej historii gier. Od momentu, gdy w ledwie parę miesięcy od premiery Half-Life'a, Valve rozpoczęły się prace nad jego kontynuacją, zaangażowanym w to ludziom przyświecał tylko jeden cel. Stworzyć najlepszą grę w historii. Sam Gabe Newell powiedział po latach, zdobycie tytułu gry roku to nie byłoby dość. Bo jeżeli Half-Life 2 nie byłoby postrzegane jako najlepsza gra komputerowa wszechczasów, całkowicie rozwaliłoby to większość z pracujących nad nią facetów. Trudno się jednak dziwić, że Valve miał tak wygórowane ambicje i życzyło tak olbrzymią presję, skoro pierwszy Half-Life, powstający dla odmiany niemal bez żadnej presji jako projekt paru kumpli, którzy rzucili korpo, obsypany został aż 50 prestiżowymi nagrodami i w miejscu uznany został za tytuł wybitny. Znaczy pewnie, Valve mogło stworzyć kontynuację zaledwie świetną, albo godną wyłącznie tytułu gry roku, albo faktycznie tylko poprawną, a i tak sprzedałaby się świetnie, tylko dlatego, że to kolejny Half-Life. Ale ani Gabe Newell, ani nikt Valve nie dopuszczał takiej ewentualności. Half-Life 2 miało być rewolucją. Musiało na nowo zdefiniować gatunek. Bo jak powiedział Gabe, cóż, ja po prostu nienawidzę myśli, że nasze gry mogłyby marnować czas ludzi. Po co spędzać 4 lata życia robiąc coś, co nie jest innowacyjne i jest w zasadzie bezcelowe. Jednak gdy na targach E3 w 2003 roku Valve po raz pierwszy pokazało ludziom demo Half-Life'a 2, to był szok technologiczny. It's been 5 years. It looks like hell. Wow. We've been rather busy in your absence, Mr. Freeman. Już pierwsze sekundy, w których wpierw pokazano kanciasty model G-Mana sprzed 5 lat, a następnie zupełnie nowy, niesamowicie szczegółowy i animowany realistycznie jak nigdy wcześniej, wprawiały w osłupienie. The character technology gives us a broad emotional palette to draw upon. So you'll really hate your enemies in Half-Life 2. Fear for yourself and your friends, and maybe discover a few new feelings along the way. A przecież poza doskonałą, robiącą nawet dziś wrażenie mimiką postaci, pokazano też równie imponujący model fizyczny, spektakularne sceny walki, świetną grafikę i naprawdę soczysty gameplay. Z dema wprost wylewał się też niepowtarzalny klimat, będący mieszanką hard science fiction, orwellowskiej dystopii i szarości krajów byłego bloku wschodniego. Ponad 22-minutowy gameplay zachwycał i nikt, kto go zobaczył, nie miał wątpliwości, że zwiastuje on godnego następcę legendy. Pierwszy pokaz gry nie mógł wypaść lepiej i Valve zgarnęło nawet za Half-Life'a 2 pierwszą prestiżową nagrodę za najlepszą grę targów. Niemal wszyscy byli więc pewni, że Valve uda się dotrzymać rychłego wrześniowego terminu premiery gry, który Gabe ogłosił w marcu tego roku. Prawdą jest jednak, że w maju 2003 roku, mimo 4 lat prac, gra nie była nawet bliska ukończenia i ci nieliczni sceptycy, którzy przyrównywali pokazane demo gry do wiosek pociomkinowskich, czyli efektownej fasady, pozbawionej faktycznego gameplayu, mieli więcej racji niż sami mogli przypuszczać. Poszczególne etapy gry nie składały się na spójną całość, animacje postaci w przerywnikach fabularnych były nieukończone, ciągle nie ustalono w jakim zakresie gracze będą mogli wchodzić w fizyczne interakcje ze światem gry, a taki choćby model jazdy w ogóle jeszcze nie działał. Ba, ciągle jeszcze pojawiały się nowe pomysły i odrzucano te, które okazywały się mniej zabawne niż początkowo się wydawało. No i oczywiście City 17, które na demie sprawiało wrażenie otwartego, wcale otwarte nie było. Innymi słowy, gdyby gra miała trafić do sklepów 30 września, tak jak planowano, musiałaby zostać okrojona z połowy zawartości. W końcu więc także i Gabe Newell, który do ostatniej chwili chciał wierzyć w to, że nie złamie obietnicy danej graczom, musiał pogodzić się z tym, że to nieuniknione.
Mimo to Valve nie przesunęło daty premiery. Ani po E3, gdy pierwszy raz uzgodniono w studiu, że wrzesień jest nieosiągalny, ani pod koniec lipca, gdy o przesunięciu premiery zaczął przybąkiwać wydawca, firma Vivendi Universal, ani w sierpniu, gdy na targach ECTS w Londynie pracowników studia wprost wypytywali o datę dziennikarze. I dopiero 18 września, gdy jeden z fanów odwiedził siedzibę studia i zapytał Newella, czy za 12 dni będzie mógł zagrać w Half-Life 2, ten po raz pierwszy powiedział: zobaczymy. A kilka dni później, na tydzień przed planowaną premierą, Valve w końcu przerwało to dziwne milczenie. Nową datą premiery miało być święta 2003 roku. I tyle. Żadnych więcej wyjaśnień, skąd to nagłe opóźnienie, żadnych przeprosin. I nawet na imprezie, którą 30 września ATI organizowało w wynajętym w tym celu wiele miesięcy wcześniej za bajońską sumę więzieniu Alcatraz, imprezie, która pierwotnie miała odbywać się właśnie z okazji premiery Half-Life 2, Gabe Newell nie powiedział na ten temat nic, ani nawet nie pokazał żadnego nowego zwiastuna gry. Fani byli skołowani, rozgoryczeni i wściekli. Nie tego spodziewali się po studiu, które od zawsze słynęło ze świetnego kontaktu ze swoją społecznością. I tak nieliczne dotąd sceptyczne głosy, że pokazane na E3 demo było tylko sprytnym oszustwem, rozbrzmiały na nowo, ze znacznie większą mocą i zdając się mieć teraz dużo więcej sensu niż kilka miesięcy temu. I pośród tysięcy rozgoryczonych fanów znalazł się jeden, który nie mógł już dłużej czekać, który gotów był zrobić wszystko, żeby dowiedzieć się, co dzieje się z Half-Life'em 2. Nawet złamać prawo. 1 października, a więc dzień po planowanej premierze Half-Life'a 2, w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia o wycieku kodu źródłowego Half-Life'a 2. Pogłoski mówiły o pliku nazywanym Half-Life 2 Hacked Source Code RAR. Naiwna nazwa w połączeniu z bliskością pierwotnej daty premiery spowodowały, że wiele osób uznało to za ściemę, nie brakowało też jednak takich, którzy dali tym pogłoskom wiarę. W końcu zaledwie niecały rok wcześniej do sieci wyciekła prawdziwa i grywalna alfa Dooma 3, więc właściwie wszystko mogło być możliwe. Sprawie dodatkowe autentyczności nadawał fakt, że ledwie kilka dni wcześniej do sieci wyciekł prywatny e-mail Newella. W sieciach wymiany plików peer-to-peer, popularnych m.in. pośród piratów, błyskawicznie zaroiło się więcej od plików mających być kodem źródłowym Half-Life'a 2. Ogromna większość z nich okazywała się być jednak po prostu losowymi, zawirusowanymi plikami. Tym nielicznym jednak, którzy znali się na rzeczy, udało się wyłuskać spośród setek fałszywek te niepozorne paczki, w których znajdował się prawdziwy kod źródłowy. A zaledwie dzień później gruchnęła kolejna wieść. Kod udało się skompilować. I gdy wydawało się, że gorzej już być nie może, 7 października na Valve spadł ostatni, najgorszy cios. Okazało się otóż, że wykradziony został nie tylko kod źródłowy, ale także tekstury, pliki dźwiękowe, modele postaci, a nawet całe oskryptowane etapy. Oznaczało to, że mając już skompilowany kod źródłowy, internauci mogli połączyć to wszystko w grywalny build Half-Life'a 2. Gabe Newell ustosunkował się do całej sytuacji już 2 października. Nie tylko przyznał, że kod, który wyciekł, jest prawdziwy, ale też szczegółowo opisał, jak w opinii jego i jego współpracowników mogło dojść do kradzieży. I wszystko to podsumował słowami: "Well, this sucks." A następnie wystosował dramatyczny apel do społeczności, w którym prosił o pomoc każdego, kto może wiedzieć cokolwiek na temat złodzieja. Po latach wyznał, że śledztwo prowadzone przez fanów było znacznie bardziej drobiazgowe niż to prowadzone przez FBI i że zawsze będzie wdzięczny fanom za ich wsparcie i zaangażowanie, jakiego udzielili mu w tych ciężkich chwilach. Oczywiście w tym czasie Valve już od kilkudziesięciu godzin było całkowicie odcięte od internetu. Bo gdy tylko w studiu zorientowano się, że serwery są celem ataku z zewnątrz, po prostu odłączono wszystkie kable. I oczywiście wszystko to już było dużo za późno. Gracze na własne oczy mogli się już bowiem przekonać nie tylko jak wyglądały w akcji etapy pokazane na tegorocznym E3, ale nawet to, co przygotowano z myślą o E3 rok wcześniej, a czego ostatecznie nie pokazano, gdyż w tamtym czasie Gabe uznał, że nie jest to jeszcze dość dobre. Poza tym było jeszcze ponad 1300 innych plików map z okresu 4 lat powstawania gry, choć przytłaczająca większość z nich nie dawała się nawet uruchomić. Te natomiast, które dało się odpalić, były niedokończone, pełne błędów i losowo poustawianych elementów, a na wielu z nich brakowało nawet tekstur, przez co były wypełnione pomarańczowymi placeholderami. Nie łączyły się też one w żadnym logicznym porządku. To, co interesowało graczy najbardziej natomiast, czyli etapy z E3, faktycznie prędzej sprawiały wrażenie stworzonej specjalnie z myślą o targach efektownej atrapy, niż fragmentów wykrojonych z niemal gotowej już gry. Pośród wykradzionych plików znajdowały się także takie z okolic 2001 roku, które przedstawiały pierwotną, znacznie mroczniejszą wizję świata gry, gdy jeszcze Viktor Antonov nie wpadł na pomysł, by City 17 znajdowało się na wschodzie Europy. Co ciekawe, w paczkach z grą i kodem znajdował się stworzony przez hakerów plik tekstowy o następującej treści.
Żeby zagrać, po prostu załóż serwer. Jeżeli utkniesz, wpisz w konsoli no click. Jest tu naprawdę mnóstwo błędów, więc to oczywiste, że Valve nie wyda tego w najbliższym czasie. Miłej zabawy! 9 października wydarzyła się kolejna nieprzyjemna rzecz. Na jednej z największych fanowskich stron poświęconych serii Half-Life, planethalflife.com, pojawiło się oświadczenie internauty o ksywie Osama Bin Laker, podającego się za hakera odpowiedzialnego za wyciek. I brzmiało ono następująco. Wszystkim, którzy twierdzą, że Half-Life 2 został opóźniony z powodu akcji hakerskiej, przypomnę tylko, że wyciekło to, co Valve w tej chwili ma. Ni mniej, ni więcej. Chciałbym także zauważyć, że demo przygotowane na E3 było jedną wielką fałszywką autorstwa Valve. Czy kiedykolwiek próbowaliście zabić tego żołnierza w Civic Town? Zauważcie, że drzwi nadal będą kopane, nawet jeżeli żołnierz już nie żyje. I to jest brak skryptowanych sekwencji? Do wszystkich, którzy uważają, że to nie jest beta gry. Podkreślam, że właśnie to chcieliście dostać od Valve 30 września. Bo na serwerach Valve nie było nic lepszego. Gabe Newell skwitował to krótkim bullshit. Po czym dodał. Hakerzy wiedzieli, że odkryliśmy ich w naszej sieci, zanim zdążyli ściągnąć wszystko, więc zamierzali po prostu wypuścić to, co mieli. Po prostu wymyślili głupią wymówkę. Dziś wiemy oczywiście, że to Gabe Newell miał rację. Kompletny, olbrzymi i dopieszczony Half-Life 2 został wydany zaledwie rok później, a już w marcu 2004 roku grę dało się przejść od początku do końca, choć oczywiście w tamtym czasie nadal była ona jeszcze pełna błędów. Tak tytanicznej pracy nie dałoby się rzecz jasna wykonać w ciągu zaledwie roku, co jest oczywistym dowodem, że hakerzy zdołali wykraść jedynie część, jak się okazuje, tych mniej istotnych i dawno już nieaktualnych danych. Ale choć Valve wyszło ostatecznie z tej ciężkiej próby obronną ręką, straty, jakie poniosła firma, były olbrzymie. Po latach Gabe mówił nawet o kilku milionach dolarów. Jednak zdaje się, że kradzież kodu miała jeszcze w istocie inne, znacznie poważniejsze konsekwencje. Otóż Gabe Newell, który w Half-Life 2 włożył całe swoje serce i był obecny na każdym etapie powstawania gry, który sfinansował ją w dużej mierze z własnej kieszeni i który od zawsze utrzymywał świetny kontakt ze społecznością fanów, ogromnie całe to wydarzenie przeżył. Już niedotrzymanie pierwotnego terminu premiery było dla niego olbrzymim obciążeniem, a następujące tuż potem wyciek i fala hejtu ze strony internautów, którzy zarzucali Valve kłamstwa, nadwyrężyły go psychicznie. Do tego, jako lider, nie mógł on w tych ciężkich chwilach po prostu usunąć się w cień, a wręcz przeciwnie, musiał brać na siebie ataki, dopingować pozostałych członków zespołu i sprowadzić z powrotem projekt na właściwe tory. Czas, jaki nastąpił niedługo po wycieku, też nie był łatwy, bo wpierw wszyscy musieli zebrać się w sobie po upokorzeniu, a następnie potroić wysiłki, by efekt końcowy na zawsze zamknął usta wszystkim niedowiarkom. Po latach Gabe przyznał nawet, podczas takiego projektu naprawdę możesz wypalić ludzi, a niektórzy nigdy już nie wracają. I wygląda na to, że jedną z takich wypalonych osób był sam Gabe Newell. Po Half-Life 2 ewidentnie odsunął się on od produkcji gier, skupiając się raczej na rozwoju Steama. I choć nigdy nie powiedział tego oficjalnie, być może to właśnie trauma związana z produkcją Half-Life'a 2 jest jednym z powodów, dla których dotąd nie powstał jeszcze Half-Life 3. I za tą hipotezą zdaje się przemawiać odpowiedź Gabe'a na jedno z pytań zadanych mu podczas sesji AMA na Reddicie w 2017 roku. Problem z Half-Life'em polega na tym, że brałem udział w ogromnym odsetku decyzji dotyczących tych gier, więc trudno mi patrzeć na nie jak na coś innego niż serię rzeczy, których żałuję. Wróćmy jednak do roku 2004, a ściślej mówiąc, do 15 lutego. Ponad 4 miesiące po całym zamieszaniu, Valve odbywały się właśnie ostatnie prace, dzięki którym miało się po raz pierwszy dać przejść Half-Life 2 od początku do końca. I kiedy zdawało się, że w temacie kradzieży kodu nie pojawia się już żadna nowa informacja, nieoczekiwanie do Gabe'a Newella przyszedł e-mail zaczynający się od słów: cześć Gabe. Oto sprawca całego zamieszania zdecydował się odezwać bezpośrednio do szefa Valve, żeby go przeprosić. Gabe wiedział, że autor e-maila o ksywie Ten Gość to faktycznie ten konkretny haker, bo na dowód załączył on do wiadomości pliki, które posiadać mógł wyłącznie ktoś, kto miał dostęp do serwerów Valve. Ten gość chciał jednak nie tylko przeprosić, ale też powiedzieć, że głupio wyszło z całym tym wyciekiem kodu, że nigdy nie chciał, by sprawy potoczyły się w ten sposób i że choć rzeczywiście to on wykradł kod, to nie on jest odpowiedzialny za upublicznienie go w sieci, a jego znajomy, któremu w zaufaniu pokazał, co udało mu się wykraść. Ten gość zaznaczył też, że od zawsze był wielkim fanem Valve i że głównym powodem, dla którego włamał się na serwery, była chorobliwa ciekawość na temat tego, jak wygląda Half-Life 2. Głównym powodem, ale nie jedynym, bo poza tym chciał się też po prostu przyglądać z boku, jak pracują ludzie, których od lat tak podziwiał. Najdziwniejszy był jednak sam koniec wiadomości, w której ten gość podzielił się z Gabe'em swoim marzeniem, którym była praca w Valve.
Jak wspomina Gabe, pierwsze, o czym pomyślał po przeczytaniu tego maila, było: wsiadam do samolotu i zabieram ze sobą łom. Szybko jednak ochłonął i nie czuły na wyznanie tego gościa, że wcale nie miał złych zamiarów, zdecydował się wciągnąć go w pułapkę. Najpierw poprosił go o opisanie ze szczegółami, w jaki sposób udało mu się wkraść do sieci Valve. I dowiedział się, że haker wykorzystał fakt, iż serwer NAS w oficjalnej stronie Valve pozwalał na anonimowe żądania AXFR, dzięki czemu odkrył on nazwy wszystkich poddomen valvesoftware.com i tak, ja też tego nie rozumiem, grunt, że wykonując zaledwie parę kroków więcej i korzystając z tego, że pewien newralgiczny element nie był zabezpieczony hasłem, haker uzyskał, jak sam to później określił, klucze do królestwa. Gabe dowiedział się także, że włamanie do sieci miało miejsce już pół roku przed aferą, że przez ten czas haker monitorował niemal wszystkie komputery w studiu, i że gdyby tylko kod nie wyciekł, prawdopodobnie nikt nie wykryłby jego obecności aż do zakończenia prac nad grą. Żeby uzyskać niezbite dowody, Gabe przekonał hakera do powtórzenia tego wszystkiego także podczas rozmowy telefonicznej, a następnie zaprosił go na rozmowę kwalifikacyjną do siedziby studia. Alex, bo do tego czasu zdążył się już przedstawić, był zachwycony, szczególnie że Gabe obiecał załatwić wizę do Stanów nie tylko dla niego, ale także dla jego brata i ojca. Oczywiście nie miało być żadnej rozmowy, bo na lotnisku Alexa mieli czekać agenci FBI. Do tego jednak nie doszło, bo wcześniej o całym planie dowiedziały się niemieckie władze. Natychmiast wzięły one sprawę w swoje ręce i już 7 maja Alex został aresztowany przez niemiecką policję. We własnym domu, we własnym łóżku. Na komisariacie 21-letni Alex Gembe dowiedział się od policjantów, że tak naprawdę ma szczęście, iż został aresztowany w Niemczech, bo w Ameryce skończyłby marnie. Następnie odbyło się przesłuchanie, podczas którego Alex szczerze wszystko policjantom wyznał, czym zaskarbił sobie ich sympatię, a także zaprzeczył, jakoby miał cokolwiek wspólnego z Sasserem, wirusem, który w ostatnim czasie utrudnił funkcjonowanie m.in. niemieckiej poczty. Ostatecznie Alex Gembe dostał tylko 2 lata w zawieszeniu, głównie dlatego, że w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie swojej sprawy podjął pracę, w której wykorzystał swoje wybitne uzdolnienia do tworzenia systemu zabezpieczeń. Za okoliczność prowadzącą sąd miał uznać także olbrzymi kasowy sukces Half-Life'a 2, na który najwyraźniej wyciek kodu miał nie mieć odczuwalnego negatywnego wpływu. Simon Parkin, dziennikarz, który kilka lat temu przeprowadził z Alexem wywiad i dzięki któremu wiemy dziś to wszystko, pod koniec rozmowy zadał mu pytanie. Co powiedziałbyś dziś Gabe'owi Newellowi? Powiedziałbym, jest mi bardzo przykro. Nigdy nie miałem zamiaru wyrządzić ci krzywdy. Gdybym mógł cofnąć czas, postąpiłbym inaczej. Ciągle jest mi smutno, gdy o tym myślę. Byłbym zachwycony, gdybym mógł tylko być przy was i przyglądać się, jak wykonujecie swoją pracę, ale ostatecznie schrzaniłem sprawę. Cóż, zważywszy na to, że Gabe Newell nadal nazywa Alexa naprawdę złym gościem, zdaje się, że nie wybaczył on hakerowi piekła, jakie kiedyś zafundował jemu i jego kolegom. Nawet jeżeli faktycznie to nie Alex Gembe upublicznił kod, a osoba za to odpowiedzialna, nigdy nie została zidentyfikowana i pociągnięta do odpowiedzialności. Dla nas, graczy, najważniejsze jest jednak to, że ostatecznie wszystko poszło po myśli Valve. Mimo wszelkich perturbacji, Half-Life 2 rzeczywiście okazał się być jedną z najlepszych gier w historii i mimo upływu lat, nadal na każdej płaszczyźnie zachwyca. Świetnym, ciągle zmieniającym się gameplayem, wyjątkowym klimatem, doskonałą fabułą i bezbłędnym wykonaniem. Nie zaszkodziła jej obsunięta premiera. Nie zaszkodziła chwilowa niełaska graczy i nie zaszkodziła nawet najbardziej zuchwała kradzież w historii gier. No, mam nadzieję, że podobał wam się ten film, a jeżeli tak, koniecznie zostawcie suba i łapkę w górę. Nawiasem mówiąc, jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda nasz nowy laptop, na którym powstał niemal cały ten film, rzućcie okiem na nasz ostatni film. No i cóż, trzymajcie się!